Witam serdecznie Państwa na spotkaniu z naszym szanownym gościem, panem Witoldem Gadowskim. Przedstawię się, nazywam się Zbigniew Szurówka. Jestem działaczem PJJ, ruchu politycznego Polska jest jedna. Niezmiernie przy okazji jest dzisiaj Dzień Kobiet i wszystkim paniom składam w imieniu swoim i pan Witold pewnie się też dołączy do tych życzeń. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pań tutaj obecnych. I pokrótce, wszyscy znamy pana Witolda, praktycznie wszyscy, którzy tu jesteśmy. Dziennikarz śledczy, pisarz, poeta, publicysta i ostatnio współorganizator nowego ruchu, który się nazywa Ruch Obrony Polaków. 26 stycznia pan Rafał Pierz, pan Sumiński i pan Witold Gadowski podpisali porozumienie i będziemy tutaj wspólnie razem działali. Także zachęcam do wysłuchania. Spotkanie będzie przebiegało w następującej kolejności. Pan Witold będzie jakąś godzinę czasu przemawiał tutaj do nas, potem będzie czas na godzinę, powiedzmy godzinną dyskusję i ewentualnie jakieś książki jeszcze jakieś podpiszemy tam na koniec, tak? Okej, dobrze. Także nie będziemy tracić. No, jest też chyba, nie jest przypadkiem, że dzisiaj znajdujemy się w aulii świętego Maksymiliana Maria Kolbe. Wiadomo, że pan Witold był marszy życia Polonii i Polaków w Oświęcimiu od 2019 roku. Miałem przyjemność być na takim marszu w czasie tej zawieruchy wirusowej w 2020 roku. Wtedy było ograniczone to wszystko z wiadomych względów. Także też zachęcam do uczestniczenia w takich marszach, które mają miejsce w sierpniu, 14 sierpnia, dwudniowej imprezy posłów. Także nie przedłużając dalej, zdaję głos panu Witoldowi, ale jeszcze zanim, to mamy tutaj dla pana niespodziankę malutką. Tutaj koleżanka coś napisała, coś opowie. Publicysta i dziennikarz. Wszystkim tutaj znana twarz. Książki piszę oraz wiersze, nawet nie wiem, co tam jeszcze. Koneserem jest od kawy. Człowiek to prawy i ciekawy. Nie pogardzi czekoladą. Za pan brat jest on z ogładą. Lecz najbardziej go doceniam, o czym wszystkim tu nadmienią. Że mu leży na serduchu polski los mój, drogi druku. Zapraszam na komentarz. Bardzo panu dziękuję. Bardzo jestem wzruszony taką piękną mową. Mowa wiązana zawsze jest w cenie, a ja się nie będę wyższał, tylko będę tu. To jak pan zaczął tu, to ja też tu. Drodzy Państwo, tak jak powiedział nasz czcigodny organizator, program będzie niezwykle zaskakujący. Najpierw pogada ten, co przyjechał, potem wywiąże się dyskusja, mam nadzieję, bardzo burzliwa i pełna emocji. Dyskusja, która rodzi pomysły i z której powstaje Ruch Obrony Polaków. Bo jak on powstaje? On powstaje na takich dyskusjach. Te wszystkie pomysły, te wszystkie działania, które już jakby zbieramy, ludzie, którzy do nas dołączają, to wszystko się dzieje z tego powodu, że się spotykamy. Teraz mam bardzo miłą informację, że zarzucano nam, prawicy szczególnie, ale ludziom usposobionym patriotycznie, że wy to o gospodarce nie wiecie, nie rozumiecie gospodarki. No to może my nie rozumiemy, ale pan Roman Kluska rozumie. I skoro pan Roman Kluska zgodził się, powiedział, że napisze dla nas specjalnie przemyślany od paru lat program gospodarczy, to jestem z tego bardzo dumny i się cieszę. Więc będziemy dyskutować, a potem będziemy podpisywane książek dla tych z Państwa, których nie zdążyłem opisać. Teraz, jak sobie myślałem, o czym powiedzieć, bo najgorsze, że w epoce internetu spotkania są filmowane, pokazywane w internecie, potem gość się powtarza, jest nudno. Więc ja pomyślałem sobie, nie wiem, w Zduńskiej Woli najpierw odbędę spacer po Zduńskiej Woli.
chodziłem, oglądałem plakaty, no 2 godziny ponad. Zjadłem zresztą pyszny ramen, niedaleko, bardzo dobrze przyrządzony. I widziałem plakaty, widziałem problem miasta, polegający na tym, że no, widać, że jest jakiś hamulec rozwoju, że coś tutaj nie bardzo. Widziałem też plakat, żeby zatrzymać spalarnię, którą tutaj zamierzałem budować. Bardzo ciekawy plakat. Ktoś świetnie to wymyślił, że szukamy kandydata na burmistrza, czyli kogoś, kto zatrzyma budowę spalarni i podejmie się tego zgłoszenia do kandydata. Bardzo dobrze wymyślone, bardzo jakiś komitet tutaj działa, który myśli. To mi się spodobało. I tak sobie pomyślałem, jaki kontekst do tego, co się dzieje gdzieś w Polsce, jest najlepszy. No nie ten współczesny, bo ten współczesny stawia nas wszystkich dysponujących takimi argumentami, innymi argumentami, właściwie na takim płaszczyźnie sporu i kłótni. A w sporze i kłótni już nie chodzi o ulepszanie czegokolwiek, tylko o pognębienie tego adwersarza. Pomyślałem sobie, że najlepszą płaszczyzną do dyskusji to jest płaszczyzna z poprzednimi pokoleniami. Dyskusji z poprzednimi pokoleniami. I wyobraziłem sobie, że na nas zjawiło się u mnie 2 dziadków. I zaczynają ze mną rozmowę o Polsce. Krótko o ich życiorysach, nie dlatego, żeby Państwa opatować, tylko żeby tak uzmysłowić, z czym mamy do czynienia. Jeden z dziadków, organista, wywieziony na Syberię, udało mu się wyrwać do armii Andersa, przeszedł cały szlak bojowy od Tobruku do Monte Cassino, umarł w Londynie, nigdy nie wrócił do Polski. Zmarł w Londynie 70 lat. Drugi, zastępca dowódcy strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza w Skałacie, ukrywał się do lutego 40 roku przed Sowietami. Skała był jedną z 2 strażnic, które otwarły ogień do Sowietów. Jak wchodzili, za co zostali wszyscy rozliczeni tam dowódcy. Wywieziony w kierunku Katynia, zginął w transporcie, ślad tam zaginął. To są takie postaci. Teraz oni się u mnie zjawiają i mówią: ty, co byście zrobili z tą Polską? To ja męczyłem się całe życie w biedzie w Londynie, tęskniąc za Polską, tęskniąc za moim miejscem, które kochałem, a które naraz znalazło się w Związku Radzieckim. A ten drugi mówi: to ja oddałem głowę zaraz na początku wojny, zamordowali mnie Sowieci, a wy tutaj co rozpatrujecie, że co wam się stanie? Że wam pracę zabiorą? Że może obniżą dochody? Że ktoś na was tupnie nogą, albo w mediach źle o was powie, albo w mediach społecznościowych napiszą o szoku? To wy się tego boicie. No jeżeli wy się tego boicie, to macie Polskę taką, jaką macie, na którą my nigdy byśmy się nie zgodzili. Ja mówię: dobrze, dobrze wam mówić, a oni odpowiadają: tak, dobrze, bo ostatecznością jest karabin. Ostatecznością jest złapanie za broń i walka. To o to, w co wierzymy. Ale przecież jest jeszcze cała droga do tego. Jest mnóstwo kroków pośrednich. Zobaczcie, co się dzieje. Przyszedł człowiek bezczelny, człowiek całkowicie wyjęty z polskiej wspólnoty, któremu polska wspólnota jest wręcz wroga i niemiła, został premierem. Jakim cudem? Jakim cudem Donald Tusk został premierem Polski? Czy nie czujecie w tym jakiegoś oszustwa, jakiegoś kuglarstwa, jakiejś naszej małości? Przecież oni, ci z pokolenia mojego dziadka, wyszliby na ulicę, nie wiem, co by mu zrobili, a na pewno nie byłby premierem. Ktoś, kto jawnie kolaboruje z Niemcami, kto chce nam utrącić rozwój,
chce nam utrącić perspektywy wzrostu Polski tylko dlatego, że Niemcy tak chcą? Zdrajca zwykły. Jest premierem. Ktoś, kto pogardził już raz funkcją premiera i zamienił ją na jakieś stanowisko urzędasa w Brukseli. Pogardził nami całkowicie, zostawiając do zarządzania Polską panią Kopacz. Być może dobrego lekarza, ale przecież żadnego polityka. Taki ktoś wraca do władzy. Co więcej, z butą brutalnie dyktuje swoje prawa, mówiąc, będziemy przestrzegać prawa tak, jak my je rozumiemy? To znaczy co? To znaczy, naraz Feliks Koneczny całkowicie się pomylił, nie jesteśmy w żadnej cywilizacji łacińskiej, tylko w cywilizacji turańskiej, w której jest prymat siły nad prawem. Przecież oni nam to dzisiaj mówią. Siedźcie cicho, bo my mamy siłę. Jaką oni mają siłę? Mają taką siłę, że wysyłają policjantów na to, żeby bić rolników? To jest ich siła? A my na to patrzymy, piszemy na Twitterze, na Facebooku pewne oburzenia, posty i to wszystko? Dajemy robić im co chcą? Słyszymy, że do policji zatrudniani są masowo Ukraińcy i zgadzamy się na to w sposób milczący. A jak to się skończy? Że Ukraińcy będą bić Polaków w Polsce, we własnym kraju. Dochodzimy do sedna tego, o czym chcę powiedzieć. Ruch obrony Polaków i ci mędrkowie mówią, przed czym wy chcecie bronić Polaków? No przed tym. Żeby nie byli bezkarnie bici, gdy upominają się o swoje prawa. Żeby nie byli bezkarnie zastraszani przez media, które nie należą do Polaków. Żeby nie rządził nimi Donald Tusk, który sam w sobie jest obelgą dla polskiego ducha. No i wreszcie, żeby pod płaszczykiem patriotyzmu nie załatwiano tego, czego nie da się załatwić inaczej. Przecież zobaczcie na Prawo i Sprawiedliwość ostatnich okresów rządów. W czasie pandemii. Czym Prawo i Sprawiedliwość różniło się od Platformy Obywatelskiej? Gorliwością. Może PO było bardziej gorliwe w sanitaryzmie. W zamordyzmie dosłownym. Bo przecież skoro kazali nam zakładać maseczki, to znaczy, że to był zamordyzm dosłowny. Przecież te maseczki przed niczym nie chroniły. Mówię to ciągle i wszędzie. I mówię do tych wszystkich ekspertów. Jeżeli mówię nieprawdę, podajcie mnie do sądu. Nikt jakoś się nie odważył. Nikt mnie nie podał do sądu za to, co mówiłem o pandemii. Co więcej, okazuje się, że to jest prawda. Okazuje się, że mając jakąś intuicję niezwykłą, nie z mojej zasługi, powiedziałem prawdę o pochodzeniu tego wirusa, o metodach, które były stosowane. Przecież w Polsce umarło 200 tysięcy ludzi niepotrzebnych, nadmiarowo. I nikt z tego nie czyni kwestii. Nikt nie mówi, przecież zamiast durnej komisji do spraw wyborów kopertowych albo jakiejś innej głupiej komisji, powinna być jedna komisja do spraw pandemii, rozliczenia wydatków i druga do spraw skoków wołowych. Dlaczego te dwie? Bo w pandemii wydano kwotę dwóch centralnych portów komunikacyjnych. Zbudowaliśmy za kwotę, którą oni wydali na lekarzy, na przekupywanie lekarzy, ekspertów i na wdrażanie tych niepotrzebnych zupełnie działań, wydali kwotę dwukrotnie większą niż cały koszt budowy centralnego portu komunikacyjnego. A teraz mówi się, nie ma kwestii, ale jest kwestia CPK. Bo na nas okazuje się, nie ma pieniędzy. 200 miliardów to ma kosztować? Nie ma. Nie ma pieniędzy na CPK. To jest gigantomania. Jak to? Jeżeli Polacy chcą zarabiać, to jest gigantomania, a jak Polacy chcą służyć Niemcom, to jest właściwa miara. No to ja się nie godzę z taką miarą. Nie godzę się, bo moi dziadkowie się z tym nie godzą. Będą mnie nawiedzać, będą mnie straszyć w nocy, już by straszył. Każdy ma takiego dziadka, taką babcię, która przyjdzie i powie, co ty wyprawiasz, co ty swoim dzieciom szykujesz.
W jakiej Polsce będą żyły, jeżeli w ogóle w Polsce będą żyły dzieci, nasze dzieci, nasze wnuki. Można powiedzieć, a co my tam, jeszcze trochę zejdziemy z tego świata, nie będziemy widzieć tego, co się stanie. No przecież wiemy, co się stanie. Jeżeli się na to pogodzimy, jeżeli nie będziemy przeciwdziałać, to wiemy, co się stanie. Więc w sprawie pandemii te dwie partie mówiły jednym wspólnym głosem. Rozpisany na kilka głosów. Z jednej strony Mateusz Morawiecki i pan Niedzielski. Przecież pamiętamy, z jakiego ugrupowania był pan Niedzielski. Od czasów Cimoszewicza pracował w rządzie. Ale blisko wziął to nasz komunik. I właśnie to się zemściło na PiS-ie. Nasze komuchy, ich komuchy. Nasze łajdaki, ich łajdaki. Nie, łajdak jest zawsze łajdakiem. Komuch jest zawsze komuchem. Koniec kropka. Nie ma relatywizowania. Bo jak będziemy relatywizować, to zrelatywizujemy Polskę. Potem nam powiedzą, no możecie sobie nosić tutaj. Takie tylko nie za duże, byle nie za duże. Biało-czerwone oznaki. No jesteście Polakami przecież, bo możecie. W naszym własnym kraju mówi się nam, co możemy, a co nie. W naszym własnym kraju wiszą flagi obcego kraju, nam nieprzychylnego, oględnie mówiąc. My się na to godzimy, że w przestrzeni publicznej, na naszych urzędach wiszą niebiesko-żółte flagi, a z jakiej racji? A gdzie na Ukrainie wiszą polskie flagi? Wziął ktoś? Może na domach Polaków, dopóki nie zostaną one spalone. Bo ostatnio się pało. Tam powinien być las polskich flag w miejscach, gdzie zamordowano prawie 200 tysięcy Polaków. Bestialsko, na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Tam powinien być las polskich flag, a oni powinni tam klęczeć i przepraszać potomków. Czy coś takiego się dzieje? Nie. Budują stadion imienia Szuchewicza, ulicę imienia Bandery. A my się na to godzimy i mówią nam cicho, nie wolno. Jak nieboszczyk Tadeusz Zaleski upominał się u naszego ponoć prezydenta o pamięć o ofiarach ludobójstwa ukraińskiego na Wołyniu, to usłyszał, proszę ważyć słowa. Księże, proszę ważyć słowa. To jest nasz prezydent? Że to są karły. Czas spojrzeć na nich wszystkich z ich właściwą miarą. To są karły. Jeżeli nawet to nasi, to skarlali. Nie chcemy karłów. Nie chcemy ludzi, którzy mówią nie teraz, później, kiedyś. Bo komuna jak wraca, to jest bezczelna 12. Już wróciła, już mówi. Ogień to był bandyta. Już zakazują czcić pamięć ognia. Zakazują czcić pamięć ponurego. Zaraz będą nam mówić, kto może być czczony. Na końcu wiecie, że Jaruzelski Urban. Bo to ludzie honoru, bo tak powiedział Szefner Michnik. Ile jeszcze będą nam pluć w twarz? Ile będą nas poniżać? Z jednej strony PiS, udając, że prowadzi polską politykę i wpuszczając bez sprawdzania 2,5 miliona Ukraińców do Polski, żaden kraj tak nie czyni. Żaden kraj tak nie zrobił, żeby bez filtracji wpuścić wszystko, co leci. I mamy efekty. Już w statystykach policyjnych jest cicha informacja, której nie wolno powielać, bo jest taka sama cenzura jak na Zachodzie, tylko na Zachodzie jak gwałcicielem, napastnikiem jest człowiek o śmianej inkarnacji skóry, to się mówi, no, bez szczegółów. Napastnikiem był tam 23-letni mężczyzna, ale nie mówi się, że śniady, Arab, z Bangladeszu czy skąd. Bo nie wolno. Bo jest polityczna poprawność. Co to jest polityczna poprawność? To jest maseczka, tylko mentalna. Oni tak się rozbestwili, że najpierw nam zakładali kagańce, chcąc, żeby policjant był w naszej głowie, a potem przeprowadzili eksperyment, czy będziemy nosić kagańce prawdziwe. I co? Objawili się odmowcy samozwańczy, objawili się donosiciele, który teraz już się nazywa kapusiami, tylko sygnalistami. I świetnie. I robią z Polaków
Naród trzeciej kategorii we własnym kraju. Trzeciej kategorii. Bo ktoś jest ważniejszy, bo ktoś prowadzi naszą wojnę. Nie ma naszej wojny na Ukrainie. To nie jest nasza wojna. To, że oni tam się biją, jest dla nas korzystne. Dla Polski. Niech się biją, ale niech nie wciągają w to nas i naszych dzieci. Niech nie próbują wysyłać nam wojska. Chce to zrobić pan prezydent wspólnie z panem premierem. Jeszcze raz pokazują, jakie dzielą ich różnice. W sprawach poważnych, zasadniczych żadnych różnic. Prowadzą tą samą politykę. Tak samo podpisują umowy ze Światową Organizacją Zdrowia. Tak samo spełniają oczekiwania Światowego Forum Ekonomicznego. Tak samo w pas kłaniają się Schwabowi, w wypadku Morawieckiego i jego sekretarzowi Juwalowi Hałabiemu. Pojechał do niego niemalgo pod obrazem. Premier Polski. Po pierwsze, ci ludzie nie mają żadnej godności. Honoru za grosz. A po drugie, nas oszukują po prostu. Trzeba to sobie jasno, wyraźnie w oczy powiedzieć. To są oszuści. Prowadzą antypolską politykę z rozłożeniem akcentów. To, co nie udało się w Platformie, udało się PiS-owi. 300 tysięcy ludzi z obcego kręgu kulturowego wylądowało w Polsce. Za PiS-u. A my położyliśmy głowę sobie, bo to nasi. Dokąd oni są nasi? Do którego momentu oni są nasi? Jak sprzedadzą całkiem Polskę, to będą nasi, a z rolnikami to co robią? Skąd wynika ten cały problem teraz z naszymi rolnikami? Z rządów Platformy? Nie. Bo oni dopiero 2 miesiące rządzą. Z rządów PiS-u. Ale teraz ministrowie PiS-owscy stają i naraz zmądrzeli. Oni stoją z rolnikami. Ja się dziwię tym rolnikom, że to są wyjątkowo kulturalni ludzie, że ich nie wypatorzą tam. Że ich nie przegonią stamtąd. Tych farbowanych listów. Że to farbowane listy. Sami to zrobili, a teraz udają, że są z narodem. Co to jest za kłamstwo? Kaczyński, który idzie na cmentarz, kiedy nikomu nie wolno, udowadniając, że mu wolno wreszcie nie, teraz robi spotkania wolnych Polaków. Zaraz. Wolnych, ale od czego? Od poczucia rozsądku i przyzwoitości. Nie chcę napadać na Prawo i Sprawiedliwość, ale Prawo i Sprawiedliwość samo napadło na siebie. Bo nas doprowadzili do sytuacji, w której rządzi nami Donald Tusk. I my musimy teraz zastanowić, co robić dalej. I mówią, no musimy poprzeć PiS, bo on się nauczył i teraz będzie już lepszy. Kto dał tak gwarancję, że będzie lepszy? Że nas nie sprzedadzą, tak jak nas sprzedawali przez te 8 lat. Oczywiście 8 lat PiS-u było dużo lepsze niż 8 lat Platformy. Bo tam był brak zasad, kompletna demoralizacja i złodziejstwo. Tu chociaż pozory. Chociaż się nas trochę bawił. Chociaż jak dupnęliśmy nogą, to słuchali. Tamci nie. Tusk ma nas w nosie zupełnie. Jakby na niego tupnęła von der Leyen, to by się przejął. Ale my? Cały dan może na niego tupać, wyśle prowokatorów, zbije uczestników manifestacji i tyle. Podniósł rękę na rolników, co się wydawało, że do takiej bezczelności się nie posunie. Posunął się. Zrobił to samo, co robił w czasie marszu niepodległości Warszawy. Wysłał prowokatorów, którzy rzucali kostką, robili agresję i potem mówi, z chuliganami nie rozmawiam. Przecież to jest ta sama ubecka technika, którą stosowano w stanie wojennym. Przecież w stanie wojennym nikt nie mówił o jakiejś opozycji politycznej. Mówił o warchołach, chuliganach, elementach przestępczych. Przecież wtedy byliśmy elementem przestępczym, a nie żadnymi uczestnikami opozycji demokratycznej. Warto sobie to przypomnieć, bo Tusk bierze dzisiaj cały język Urbana i wylewa na rolników. I my mamy się z tym zgodzić? Mamy powiedzieć, bo tak jest premierem, ma do tego prawo. Kto mu dał to prawo? Kto dał prawo Nowackiej niszczenia edukacji? Tworzenia edukacji na wzór Hakaty i kuratora Apurtina. Ona jest kuratorem Apurtinem. Ona bierze polską edukację z polskich treści. Ile jej ugrupowanie dostało procent w tych wyborach? 7. Z kawałkiem.
I mając taki procent, ona będzie wszystkie, tworzyła program edukacji i uczyła nasze dzieci odpolaczania. Przecież teraz się odpolacza. Znowu nie wolno mówić o żołnierzach niezłomnych, znowu nie wolno mówić o Grunwaldzie, znowu wyrzuca się Sienkiewicza, nawet wyrzucają Żeromskiego, co już świadczy o krańcowym debilizmie. O Żeromskim już socjalistą z krwi i kości. To nawet Żeromskiego wyrzucają z listy lektur, a wprowadzają to Karczuk, jakby to była polska autorka. Bo to jest sytuacja, w której się znaleźliśmy. Teraz jest pytanie, co z tym zrobić? Boże, musimy coś zrobić, to wiemy. To wasza obecność tutaj świadczy o tym, że jesteśmy zaniepokojeni, że myślimy, że staramy się odnaleźć jakąś nić nadziei. Nie ma nadziei z tym światem politycznym, który jest. To są sprzedawczyki, ludzie słabi, ludzie skorumpowani, albo przynajmniej bez charakteru. Nic z nich nie będzie. Nic. Jeżeli nie wywrócimy wreszcie okrągłego stołu tajnych porozumień z komunistami, które wiszą nad nami od 30 lat, ich rodziny już z tego korzystają, nic się nie zmieni. Będziemy kolonią. Będziemy kolonią zarządzaną przez kompradorów, czyli ułatwiaczy. To takie jest portugalskie słowo określające ułatwiaczy, miejscowych ułatwiaczy, którzy dla metropolii ułatwiają sprawę. To jest komprador. No to u nas są sami kompradorzy. Przecież oni na wyścig kłaniają się za tym koncernom. Rządzi w Polsce ambasador amerykański, człowiek o przyzwyczajeniach LGBT, bezczelny, nie liczący się z naszą wrażliwością, nie znający nawet dobrze naszej kultury, wspierający Trzaskowskiego w sposób oficjalny i otwarty. Mówię o Brzezińsku. Rządzi namiestnik amerykański. Czy nie jest to upadające? Zobaczcie, w którym miejscu jest dziś Słowacja, w którym miejscu są Węgry, a w którym miejscu jesteśmy my. Czy na Węgrzech rządzi jakiś ambasador amerykański? Albo nie daj Boże niemiecki? Nie. Tam wszyscy wiedzą, rządzi Viktor Orban. Rządzi tak jak rządzi, ale Węgrzy są zadowoleni. Ma większość konstytucyjną. Dlaczego on ma większość konstytucyjną? Bo jest odważny. Bo ma to, czego zabrakło Kaczyńskiemu. Odwagę. Kaczyński, niestety, nawet czyniąc śmiałe ruchy, zawsze chował się za kogoś. Zawsze, jak już trzeba było rozliczać, to jest tylko szeregowy posłów. To nie on prosił personalną odpowiedzialność za śmiałe decyzje. Już nie mówię o prezydencie, bo no, to zupełnie inny rozmiar kapeluszy. Więc czego nam trzeba? Trzeba nam odważnych ludzi. Rozsądnych, odważnych ludzi. Skąd ich wziąć? 38 milionów w Polsce i 6 na obczyźnie nie ma odważnych, wybitnych Polaków. To nie są celebryci. Odwróćmy celebrytów, bo wśród nich nie ma co szukać. Oni są specjalnie wykreowani jako ułatwiacze, kompradorzy różnych rzeczy. Ale żeby pozwolić rządzić odważnym ludziom, musimy zmienić w Polsce wszystko. Zaczynając od rzeczy najważniejszej, od tego, czego nie zrobił Andrzej Duda, od konstytucji. Obowiązuje konstytucja z 1997 roku, z czasu Kwaśniewskiego, szkoda odmiana. Wprowadza stały konflikt na szczytach władzy, anarchię, która nas osłania. A zatem, jakie konstytucje powinni chcieć Polacy? No i tu jest dyskusja. Tu powinna trwać wielka dyskusja w mediach, narodowa. Jakie chcemy konstytucji? Co ma być w niej zapisane? Jakie mają być rozwiązania ustrojowe? Ale nie ma tej dyskusji. Dyskusja toczy się o bzdurach. Za chwilę zacznie się dyskusja o tak zwanym kompromisie aborcyjnym. Tylko aborcjoniści tak się rozdokazywali, że nie chodzi im już tylko o zabijanie nienarodzonych dzieci. Chodzi o aborcję polskości. W każdej dziedzinie. W kulturze, w nauce, w
literaturze, w sztuce, w życiu publicznym. Wszędzie polskość ma być abortowana. To jest aborcja, którą chcą zrobić. A mówią, podobno się aborcji. I zaraz zaczną się marsze tych błyskawic pani Lenart. Skąd mają pieniądze? Kto ich organizuje? Możemy sobie odpowiedzieć, znając życie. Służby. Czy mamy polskie służby w Polsce? Nie. Wszystkie te organizacje są antypolskie. Dlaczego? Bo prześladują Polaków. I można o tym długo mówić. Ale zmierzam do tego, skoro dwie partie oszukiwały nas przez 30 lat, bo one w różnych formach istniały. Zobaczcie, początkowo istniało Porozumienie Centrum i Unia Wolności. Potem istniało SLD i Akcja Wyborcza Solidarność. Teraz istnieje PO i PiS. Ciągle to samo. Toczy się jakiś spór, który nie dotyczy zasadniczych, najważniejszych dla Polski rzeczy. Nie mówi się o konstytucji. I teraz rzucając pomysł Ruchu Obrony Polaków, od początku zacząłem myśleć z kolegami na temat konstytucji. Jakiej konstytucji potrzebują Polacy? I doszliśmy do wniosku, że w tym czasie, o jednym trudnym, potrzeba nam konstytucji przesądzającej ustrój prezydencki. Wybieramy prezydenta w wolnych, bezpośrednich wyborach i dajemy mu władzę. Tym samym kończy się konflikt między prezydentem a premierem, który już raz zaowocował w Smoleńskim. Skoro ustrój prezydencki, to oczywiście ten prezydent musi być kimś zupełnie innym niż teraz, inaczej wybrany, z innym rozmysłem. Ale po co nam Senat? Senat należy rozwiązać. To jest 100 miejsc pustych, niepotrzebnych, obciążających Polskę. A po co nam 460 głosów w parlamencie? 200 nie wystarczy. 100 nawet wystarczy. Więc wygonić to towarzystwo, kilkaset osób na zieloną trawkę, kilkaset okazji do korupcji, do knucia, znika natychmiast. Prezydent może się przyjrzeć działalności 100-200 osób. Każdego z nich może zobaczyć. Każdy z nas może zobaczyć. To są takie podstawowe pomysły. Oprócz tego chcemy, żeby powtórzyć eksperyment nowozelandzki, który znakomicie sprawdził się w Nowej Zelandii, mianowicie jawność finansów publicznych. Od gmin do prezydenta państwa wszystkie wydatki publiczne umieszczane natychmiast w internecie, tak żeby każdy wyborca, każdy obywatel mógł sobie wejść i sprawdzić, na co wydawane są jego pieniądze. Jak zacząłem to mówić w kręgach administracji i polityków, to się podniósł profesor Szama. Jak to? To anarchia. Jak anarchia? Dla nich to jest anarchia. Bo my będziemy wiedzieć, na co oni wydają nasze pieniądze. Wtedy wiedzielibyśmy, na co wydali 400 miliardów w czasie pandemii. Wiedzielibyśmy. A tak? Ani komisji śledczej. Dlaczego jeszcze mówiłem o komisji w sprawie skoku Wołomin? Bo tam przekręcono 10 miliardów złotych. A robi się komisję w sprawie wyborów kopertowych, gdzie chodzi o 80 milionów złotych. A tam 10 miliardów. 10 miliardów kradzionych wspólnie przez środowiska TVN-u, Platformy, PiS-u i ludzi związanych ze skokami. To mało? To nie zasługuje na komisję śledczą? To Amber Gold była druga komisja, tam chodziło o 900 milionów. A tu jest 10 razy więcej. I cisza. Ponieważ wszyscy się obłowili. Wszyscy, czyli z każdej strony politycznej coś dostał, a stracili my. My straciliśmy. Ale kto się z nami liczy? Kto się z nami liczy? Teraz musimy zrobić wszystko, żeby zaczęli się z nami liczyć. Czyli zorganizować się. Tupnąć nogą. Musimy być myszą, która tupnęła i się głos rozległ. Każdego z nas osobno spacyfikują, mnie też. Ale nas wspólnie już nie spacyfikują. Bo my wspólnie stworzymy organizację, która potrafi walczyć. Dziś
Gdyby rolnicy byli zorganizowani lepiej, to kancelarie prawne dałyby pasy już z policji. To prywatnie każdego tego funkcjonariusza, który bez znania racji pogwałcił nietykalność cielesną uczestników manifestacji, który poniżył polskie barwy narodowe, a widzieliście Państwo te filmiki, gdzie depta się flaga. Nie sądzę, żeby to byli Polacy. Nie znam Polaka, a w najgorszego komucha, który potrafi podeptać flagę biało-czerwoną. Ale oni w Ukraińcach już podcierali się biało-czerwoną flagą na przejściu granicznym do Rosji. Złapali ich nasi rolnicy. Oni już pokazali, co będą robić z polską flagą w Polsce, jeżeli na to pozwolimy. Więc stoi przed nami wielkie zadanie. Po pierwsze, z przebudowy ustroju naszego państwa. Ale po drugie, zabezpieczenia Polaków przed niebezpieczeństwem z zewnątrz, także przed niebezpieczeństwem Ukraińców. Ukraińcy muszą zrozumieć, że są to gośćmi czasowymi. Żadnych PESEL. Kto im dał prawo do nadawania PESEL? To oczywiste jest, że Związek Ukraińców w Polsce teraz żąda praw wyborczych dla Ukraińców. Tak? Ukraińcy. Bo tego nie wiedziałem. Ciekawe. Wiecie Państwo, ja tu skończę, bo zaczął ciekawy wątek i zaczynamy dyskusję nad tym, co robić, jak robić. Ja postaram się odpowiadać, doradzać, ale zalecam Państwa do dyskusji. I Pan powie właśnie. Ukraińca jest. Poznana jest około 10 lat w Zdrowie. Nawet to nie umie po polsku mówić. Tylko, że wyszła za mąż za tego afrykańskiego Polaka i już bierze udział w wyborach. Gdzie pan? W Zelowie, na burmistrza, tak. Polka, Polka, afrykańska zmysza, ale jakieś tam te obywatelsko-polskie. No, tylko się na szczurę wpadł. Chyba to ma obywatelsko-polskie. No i to się zaczyna, bo za chwilę się rozwiedzie i będzie miała nazwisko jak Weronika Marczuk-Pazura. Będzie Polką czystą, tak? To są rzeczy, które się teraz dzieją. Jak tego nie zatrzymamy, to będziemy gotowani. Bo będziemy mieć policjantów ukraińskich, urzędników ukraińskich, samorządowców ukraińskich i parlamentarzystów ukraińskich, którzy będą mieli w nosie nasze interesy. No, czyli ja rozumiem, że ci z Państwa, którzy są z Zelowa, to wiedzą już, że nie głosować na Pana Wołodię. To niech sobie kandyduje w Chmielnickim czy gdzieś tam na Ukrainie, ale nie w Polsce. To nie jest odbieranie praw. Po prostu gość jest, ma określony status. Jak gość pcha się do roli gospodarza, trzeba pokazać drzwi. Ja stoję wyraźnie, ale kulturalnie. Tam są drzwi, tam jest Twoje miejsce, tam sobie pracę. Tu jest Polska, tu rządzą Polacy. Nie bójmy się tego, że nas oskarżą o ksenofobię. To nie jest ksenofobia, to jest obrona własnych interesów. Proszę bardzo o pytania Państwa. Radosław Kucharski, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Powiatu Sieradzkiego. Bardzo sobie cenię Pana osobę. I właśnie wracam z barykad, bo dwa dni temu nas spacyfikowali rolników. Niech Pan powie jako patriota, co my jako rolnicy możemy więcej zrobić, bo wygląda na to, że Tusk nas gniecie. Sytuacja jest bardzo trudna. Podziały u nas wśród rolników też są, bo przecież nawet są chłopaki z Morąga, którzy tak pięknie przyjaźnili się z Tuskiem na jakimś tam wiecu wyborczym. I różnice są też duże. Kołodziejczak i Agrounia tak samo rozkładają nas od środka. My jako związki zawodowe rolnicze jesteśmy podzieleni, nie mamy pieniędzy, bo nie mamy wielkich składek. Izby rolnicze rozkładają nas tak samo, bo to są przydupasy, przepraszam, za określenie rządu. I może Pan ma jakąś receptę, jak to dalej pociągnąć, bo dzisiaj mam informację, że trzech chłopaków
nadal siedzi w więzieniu i są oskarżeni i prawdopodobnie rok czasu będą siedzieć za te występki, które generalnie prowokowała policja, jak Państwo dobrze wiecie. Także jako autorytet patriotyzmu chciałbym porady, żebym mógł przekazać swoim chłopakom, rolnikom z okolic, nie tylko, co Pan o tym sądzi, co my dalej moglibyśmy zrobić, bo my się nie poddamy. Tylko że Tusk też nie będzie się poddawał, bo to jest kawał skurczybyka. Dziękuję bardzo. Znaczy on ma takie zadanie, prawda, że musi Was pognębić. Musi Was zmieścić z powierzchni społecznej. Bo Wy macie zbankrutować. Na Wasze miejsce mają przyjść posiadacze tysięcy hektarów. Mają ukraińscy oligarchowie i te przedsiębiorstwa, które mają agrochodzi, mają kupić polskie areały od zbankrutowanych rolników. Czy to jest ten zamysł? Po to się tu sprowadza ukraiński miód, zboże, pasze, cukier, żeby zniszczyć interes naszych przedsiębiorców rolnych, których jest 1,5 miliona, a mają być 500 w górę. Największe polskie gospodarstwo 8 tysięcy hektarów. Ukraińskie agroholdingi zaczynają się od 100 tysięcy, a największy ma 500 tysięcy. Wszystkie porejestrowane na Cyprze, to wiecie Państwo, nie będę powtarzał. Co robić? Tak, ale wie Pani, to jest zadanie nas wszystkich. Bunt konsumencki, czyli świadomość wydawania pieniędzy. Jeżeli wyciągam pieniądz, to mam z jednej strony mój interes, a z drugiej strony interes mojego państwa. Awers i rewers. Tak mam wydawać pieniądze. Mój interes, interes państwa. I wtedy mam kupować świadomie, a to jest postawa konsumencka, to jest od teraz do zastosowania, bez organizowania się. Już wiemy, że tak mamy działać. Swój do swego po swoje. Kupować produkty naszych rolników. Ale to nie pomoże rolnikom teraz, w tej sytuacji. To im pomoże za chwilę. Może. Nie kupować zagranicznych sieci, które sprzedają portugalskie ziemniaki. Czy holenderską sałatę. Jakie to sieci? Lidl, Kaufland. Jest tutaj. Przeszedłem. Specjalnie zobaczcie, jakie to są sklepy. Aldi tutaj jest, Kaufland jest, Biedronka jest w Duńskiej Woli. Nie kupować tam. Ludzie, proszę. Nie kupujcie tam, bo wykańczacie naszych rolników. No to niech nie robią. Tylko, że to nie pomoże dziś rolnikom walczącym z rządem Tuska. Teraz. Co teraz zrobić? Teraz mam kontakt z tokiem ognisty, który no, ma trochę informacji, przywozi je. Na bieżąco mniej więcej wiemy, co się dzieje. Musicie mieć pomoc prawną. I to nie od zdrajców. Teraz jak znaleźć w palestrze, która się sprzedaje? Prawnik to jest wiadomo, to jest taka narodowość, że jak się go pyta 2 plus 2, ile jest, to on się pyta, a ile ma być. No to jest narodowość prawnicza. Więc z tym musimy uważać. Sporządzimy listę przyzwoitych adwokatów, którzy na dodatek będą mieli odwagę bronić uczestników protestów. I tą listę przekażemy Solidarności. Żeby to byli ludzie, którym można ufać. Ich nie będzie za wielu. Z Warszawy nie wiem, czy znajdziemy 2 albo 3. To jest Sodoma Polska. To jest Sodoma. To, co się dzieje w Warszawie, to trzeba go właściwie takim pancerzem jak Czernobyl otoczyć, żeby nie zakażało Polski. Tak promieniuje. Zwłaszcza z Wiedanowa. Więc dopóki jeszcze Ruch Obrony Polaków tak się nie skonsolidował, że mamy już nie tylko Romana Kluskę, ale też autorytety z dziedziny prawa i trochę pieniędzy, że możemy świadczyć taką natychmiastową, taką ambulatoryjną pomoc prawną, to musicie się zorganizować, zebrać pieniądze i natychmiast wynająć obsługę prawną dla tych uwięzionych. To jest koniec. To jest konieczne, dlatego że jeżeli nie będzie adwokatów, oni się nie będą bać w ogóle. No
my się nie podamy, 20 ruszamy dalej. Słusznie. I namawiam wszystkich do solidarności z wami, żebyście tam, kiedy wy będziecie musieli wjechać do prac polowych, żeby wtedy ruszyły inne grupy zawodowe. Sen w tym, że ich już nie ma. Rozumiecie? Stoczniowców nie ma, bo by przyjechali tu z kaskami przed Urzędem Rady Ministrów. Ich już nie ma. Górnicy giną. Za chwilę ich też nie będzie. Włókniarzy, włókniarek już w ogóle dawno nie ma. Nie ma tych grup zawodowych. Jakie zostały? Rolnicy, leśnicy, ale pod wojskowym rygorem. Pamiętacie, że leśnicy działają pod rygorem wojskowym. Nie ma. I tam każde wyłamanie się to jest utrata pracy. To jest wyrzucenie z pracy. Lasy Państwowe i dobrze i źle są tak zorganizowane. To nie jest tak, że każdy może robić co chce, że tam związki zawodowe są jakieś bardzo silne. Nie. Generalny dyrektor Lasów Państwowych zawsze ma taką funkcję generała i po prostu on tam rządzi. I jakie mamy jeszcze grupy? Przedsiębiorcy. Drobni przedsiębiorcy. Tylko zanim drobni przedsiębiorcy zrozumieją, że tylko w jedności siła i nie w korporacji Lewiatan, i nie w Związku Przedsiębiorców Polskich, które dawno są sprzedane na cele Związku Przedsiębiorców Polskich, stoi pan Kazimierczak. Ukraińcem co najmniej. Jest być może nawet z pochodzenia Ukraińców. Więc te organizacje mają opanowane. Teraz trzeba stworzyć prawdziwą polską organizację przedsiębiorców, która będzie mogła operować jeszcze tymi szczupłymi pieniędzmi, które ma, i przeznaczać je na pomoc prawną, na ekspertyzy. Przecież gdyby w czasie pandemii był jakiś jeden chociaż niezależny instytut, który by przedstawił prawdę, tą, którą już znamy dziś, ale wtedy ile osób nie by umarło? Ile osób by dotrwało do tych czasów? A tak 200 tysięcy straciliśmy przy tym przyroście naturalnym, który mamy, który jest prawie ujemny. To jest zagrożenie. I dlatego dziś konkretem jest organizowanie się. Musicie się organizować. I musimy się my wszyscy organizować. Ruch Obrony Polaków jest po to, żeby bronić Polaków. Rolników, tak? To jest dzisiaj największa grupa Polaków walczących. Ja mam do was pretensję, że jesteście zbyt kulturalni. Po przyglądając się temu, co się dzieje w Brukseli, w Berlinie, w Paryżu, to ja uważam, że wy to jesteście jacyś zbyt sophisticated. Ale trend jest dobry. No trend, ale pozamykają was wcześniej niż trend. Przecież w Brukseli spróbowaliby zakazać gwiazdom traktorów. A w Warszawie zrobili zakaz. Tak? No z powrotem lać po prostu. Lać, bo oni się boją tylko siły. To jest cywilizacja turańska. I trzeba lać, żeby się nauczyli szacunku. Kiedyś Soska, poseł Soska był taki w PSL-u. Zapamiętałem jego wystąpienie, bo to było takie autentyczne. Zdenerwował się do któregoś z polityków, że się dostałeś kiedyś chłopską pięścią w pysk. I tamten wtedy bardzo tak był poruszony. No bo ten, no PSL-owiec, ale no jednak chłop. Wyszło z niego no, zdenerwowanie, tak? Tak trzeba. Czasem trzeba złoić skórę po prostu, no. Żeby inni zobaczyli, że można. Ale tam też chyba też chyba tego. Pan Komorowski, który powinien, trzeba brać patety, się malić. Tak sam. No więc jakie jest rozwiązanie? Może właśnie, bo ta ustawa, ta szkoli, cała nadzieja tam. Tylko, że oni są... Oni są osamotnieni. Przecież rolnicy, my wszyscy mówimy, wspieramy was, piszemy tweety na Twitterze. Albo na Facebooku. Jesteśmy z wami. No i coś już tego przybędzie. Trzeba się tak zaangażować, jak kiedyś zaangażowaliśmy się w pomoc Ukraińcom. Z otwartymi sercami. Wszyscy jechali na granicę. Wiozą czekoladki, ciasteczka. A teraz trzeba pojechać do rolników, przywieźć im trochę grochówki. Przyjaźń dobrym słowem, z księdzem. Niech się przemodli, niech pomodli, niech Pan błogosławi.
Żeby czuli, że ktoś ich popiera, że to nie jest puste. Mam pytanie. Dlaczego na przykład taka formacja jak Suwerenna Polska, która zawsze była przeciwko piątce dla zwierząt, nie podpisywała tych zdradliwych umów z Unią, mówiło się coś innego tam, a podpisywało się tam, co się podpisywało. Więc dlaczego na przykład Suwerenna Polska, która teraz ostatnio zmieniła wspaniałą nazwę, i na przykład Konfederacja, czy wy, nie możecie się razem zjednoczyć? Te prapatriotyczne siły. Ja się mogę z każdym jednoczyć, ale ja wolę jednoczyć się z Polakami niż z Żydami. Bo Suwerenna Polska rozchorował się pan Ziobro i co zostało wtedy? Paru ludzi. To jest paru ludzi, tak naprawdę. I siła to jest paru ludzi. Ja powiem pani bardzo bolesne zdarzenie. W kwietniu, kiedy TVN zaatakował Jana Pawła II, kiedy te świństwa wypuszczali, kłamliwe, bo dziś już wiem, że kłamliwe, bezkarnie, zorganizowaliśmy marsz w Krakowie w obronie Jana Pawła. Był bardzo zła pogoda, zimno, lało. Patryk Jaki z tej Suwerennej Polski zrobił swój marsz. Nie mógł z nami iść. Nie mógł z nami. Bo on jest wielkim europosłem. Przecież nie będzie chodził z nami. Zrobił swój. No i poszedł z asystentem, z kierowniczką biura, jest kimś tam jeszcze. Jak 100 osób by to się doleczyło, to było tyle. W tym marszu, który robiliśmy, było 30 tysięcy ludzi. Rozumie pan? Jeżeli oni nauczą się pokory, to nic z tego nie będzie. Jednoczmy się z Polakami po prostu, którzy chcą działać, a nie jednoczmy się z mniemanymi wielkościami, które generałowie bez armii, ja nie chcę generałów bez armii, bo generał ma maniery generalskie, a nie ma ordynacji nawet, żeby je spełniać. Ja wolę z normalnymi Polakami rozmawiać, bo możemy coś razem przedsięwziąć, na coś się zgodzić, a nie z generałami, którzy mówią, no ja pierwszy, a ja jeszcze bardziej pierwszy. To jest przypadłość, bo oni wszyscy się pompują. Taki pan tak jak kim on jest tak naprawdę? Nie powinien wrócić do swoich naturalnych rozmiarów. Tylko będzie pouczał wszystkich i będzie wielkim politykiem. Ja bym się zapytał, Patryk, a kto za tobą stoi? Tylu, co na tym marszu? To słabo. Nie jestem przeciwko Suwerennej Polsce, nie jestem przeciwko Konfederacji. Uważam, że wszyscy powinni się porozumieć w interesie Polski. Ale, żeby narzucić to porozumienie, to musimy się my zorganizować. Bo inaczej to, jak mówię, 10 generałów będzie się działo, wszyscy tyłem do siebie, bo każdy na każdego obrażony. Skoro zacznie się konwent świętej Katarzyny, już to mieliśmy. I cyrk. Za chwilę padnie Prawo i Sprawiedliwość. Przewiduje to po wyborach europejskich. Zacznie się po prostu kolaps całkowity. Poleci ta wieża w dół. I ważne jest, żeby była arka na czas potopu. Bo idzie potop. Była zaraza, będzie potop. Czymkolwiek on nie będzie, to będzie prawdziwy potop polityczny. Sikorski już mówi, żołnierze niemieccy są mile widziani w Polsce. Przepraszam, w jakiej Polsce? Chyba w Chłopielinie. Niech się ich tam weźmie wszystkich. Bo ja nie chcę żołnierzy niemieccy. Mamy polskich żołnierzy, po co nam Niemcy? Już z trudem tolerujemy żołnierzy obcych, amerykańskich. No są, no to są. Ale te wszystkie zadania powinni spełniać polscy żołnierze. Oni są do obrony naszej ojczyzny. Ale uwaga, to obrony. Do obrony. Nie do włażenia na Ukrainę. Do prowadzenia tam jakichś działań. Tak jak no wyszło teraz. Jacy oni są nieodpowiedzialni. Wyszła różnica zdań. Macron, nie dziwię się, jest człowiekiem niepoważnym natury. Mówi to, co mówi. Duda zaczął się jąkać, czyli coś nakłamał. Bo jak on się jąka, to coś nakłamał. I co potem wyszło? Premier Grecji wszystko powiedział. Litwa, Łotwa, Estonia i Polska mówiły, żeby wejść na Ukrainę. Ludzie. Kto nami rządzi? Tusk wspólnie z
Dudą mówili to samo, a przecież tak się zwalczają. Co w teatrze pana zrobiło? Tak, i wtedy wszystko poszło z tym. No i w 2016 roku była umowa z Ukrainą podpisana. Na przez Macie Lewicze. Tak, na temat dostaw darmowych sprzętu wojennego. Przez Macie Lewicze. A teraz nie chcę tak nazwiskami, ale zastanówmy się, do czego, jakie osiągnięcia ma Antoni Macie Lewicze. Mój dobry znajomy, naprawdę. Ale jakie, zacząłem się zastanawiać, do czego on zrealizował, co zrobił? Smolensk wyjaśnił? Zdekonizował? Agenturę odkrył? Zlikwidował WSI? No zobaczcie, wszystko to są takie działania pozorne, tak? Jest zbyt inteligentny, żeby tylko pozornie działać. To pokazuje, kto nam rządzi, jacy ludzie, jakie wydmuszki. Czas wziąć to we własne ręce. Rolnicy to robią, ale jak zostaną sami, to ich wygniotą. Tu naśle na nich policję tajną, naśle na nich służby specjalne, zastraszy i kupi. Dostał pieniądze od von der Leyen po to, żeby kupować rolników. Ale jak kupi? Żeby siedzieli cicho. Nie załatwi niczego. Będą się cicho, dostaną dopłatę. Jakieś. No więc o to chodzi. Chodzi o waszą świadomość. W tej chwili te dopłaty to jest 700-800 zł. Przez 2 lata inflacja zjada. Co to jest 700-800 zł podstawowej dopłaty? Nie bierz tej kroplówki. No nie chcę. Ja bym powiedział, nawiązał delikatnie do tego, co pan Waska mógł powiedzieć na temat, wspomniał pan o Nowej Zelandii. Proszę państwa, w Nowej Zelandii w latach 80. były przeprowadzone reformy, które wszystkie te reformy, między innymi rolna, tam było subsydiowane rolnictwo. W tych latach 80., kiedy Partia Pracy doszła tam do władzy, proszę sobie wyobrazić, że zlikwidowano wszelkie dotacje, zwłaszcza rolnikom. I obawiano się, że rolnicy będą protestować, bo tę gnojówkę pod administracyjnym budynkiem rządowym wylewali. Nieprawda. Tak to poukładali wszystko, że proszę sobie wyobrazić, że rolnicy zaczęli więcej pieniędzy zarabiać po likwidacji tych dotacji niż było przedtem. To jest kwestia odpowiedniego pokierowania. Oczywiście towar bezcłowy przechodził w 10%. Państwo nie wtrącało się do tych spraw. To jest wszystko przed nami, uważam. I docelowo dotacje w jakimś stopniu psują ludzi, ja twierdzę. Albo dotujemy wszystkich i wszystkie kierowca i sklepikarz też chciał dotacje, dostają tylko rolnicy. Ale z tego, co ja wiem, to 70, jest tak silne lobby rolnicze w Unii Europejskiej, że 70% dotacji trafia do tych wieloobszarowych gospodarstw. I to będzie tak do końca, dopóki będzie Unia istniała. A ci drogi, to wiadomo, to się nie opłaca, te grosiki, które tam dostaną. Także tutaj jest, no, to wszystko jest do przewrócenia. Przede wszystkim nie można ufać fałszywym, fałszowanym PiS-om. Jeżeli PiS wprowadzał piątkę dla zwierząt, jeżeli wprowadzał Fit for 55, jeżeli cały czas gadał o Zielonym Ładzie, to jest czerwonym ładem, de facto, to jak można im wierzyć, gdy oni teraz jadą, stają na barykadach i mówią, my z razem z rolnikami. Przecież oni niszczyli rolników. Przecież to zapisu ten problem wynikł. Poprzez tą nieprzytomną, ślepą ukrainofilię. Wtedy dopiero okazało się, że Ukraińcy mogą, znaczy Ukraińcy to nie są Ukraińcy, oligarchowie ukraińscy. To jest zupełnie inna kategoria. O ile w Rosji Putin wyznacza, kto jest oligarchą, tak na Ukrainie oligarchowie wyznaczają, kto jest prezydentem. To taka różnica między tymi krajami. A oba kraje są wschodnie i turańskie. Bezbożne. Więc z tym mamy do czynienia. Gdyby ci ślubni Ukraińców zostali ucywilizowani, zostali poddani wtłaczaniu się w kulturę polską, powiedziałbym dobrze. Będziemy mieć ręce do pracy, nowych ludzi. Społeczeństwo urośnie, ale jeżeli niższa kultura zaczyna narzucać swoje standardy wyższej kulturze, to znaczy, że wszystko pójdzie w dół. Nie mogą istnieć, to też Koneczny pisał, nie mogą istnieć dwie cywilizacje na jednym terenie,
bo dojdzie do wojny. I tak dochodzi na zachodzie do wojny między islamem i resztkami ładu europejskiego, możliwe chrześcijaństwo, bo tam nie ma. Tak u nas dojdzie do wojny między cywilizacją ukraińską, wschodnią turańską, a cywilizacją polską, łacińską. U nas jest prymat prawa nad władzą. U nich prymat siły nad prawem. To jest różnica. I to jest różnica od pokoleń, która istniała. Tego się nie zniweluje. A jeszcze, kiedy my się nagnamy do nich, no to jakbyśmy schodzili na kilka szczebli niżej. To nie jest, ja nie oceniam ludzi tutaj. Nie mówię, że to są gorsi ludzie, lepsi ludzie. Po prostu ich cywilizacja jest gorsza. Gorsza. Bo wytworzono państwo, jakim jest dziś Ukraina. Państwo, gdzie jest najwyższa ilość aborcji, gdzie jest najwyższa ilość chorób wenerycznych i HIV, gdzie się handluje dziećmi, gdzie się handluje narządami, gdzie jest największa korupcja w Europie, nawet większa niż w Albanii. To jest dzisiejsza Ukraina. A my staramy się patrzeć na Ukrainę jak na normalny kraj. To nie jest normalny kraj. To jest kraj drążony przez chorobę, patologię, który może być ucywilizowany, uwaga, ucywilizowany, bo jest niecywilizowany. Oni wyglądają jak my, ale w środku mają inaczej. I z tym musimy się pogodzić, że za chwilę będzie mieć podziemie kryminalne ukraińskie, które nie jest takie jak nasze, tylko będzie brutalne, złe, a policji ich ziomkowie. No, to kto z nim będzie walczył? Jak w Krakowie wprowadzono Ukraińców na kontrolerów biletów, po kilku miesiącach okazało się, że kontrolują tylko Polaków. Ukraińców nie. Taka jest ich moralność. To nie jest ich wina, bo tacy są. My musimy głębokie studia poczynić nad ich mentalnością, żeby ich zrozumieć i starać się ograniczać szkody, które narobią. I zaraz jak druga gwiazda wybocza, oczywiście będzie, że co ten chłop wygaduje, to jest faszyzm. Oni są faszystami. Bo my nie mówimy nikomu, jak ma myśleć. Mówimy, bądź rozsądny. Dbaj o swój interes. A oni mówią, nie dbaj o swój interes. Nic nie będziesz miał i będziesz szczęśliwy. Nie dbaj o swój interes. Jak dbasz o swój interes, to jesteś ksenofobiczny i egoistyczny. By nie powiedzieć szowinistyczny. Tych słów namnożyli tyle, żeby nas szantażować tymi słowami. My się nie możemy ich bać. Tylko żeby się ich nie bać, musimy mieć infrastrukturę, organizację prawników, pieniądze, metody działania i szybkość działania. Coś się dzieje, musimy natychmiast przystępować do roboty. Proszę o pytanie. Dzień dobry, panie Witoldzie. Wywodzę się z rodziny, która pochodzi z Kresów Wschodnich i zawsze wpajano mi, że żebym żył takimi wartościami jak Bóg, honor i ojczyzna. Staram się żyć tymi wartościami, staram się przekazywać te wartości mojemu synowi, mojej rodzinie, ale krew mnie zalewa, kiedy nie mogę w tym kraju myśleć po polsku, tylko muszę myśleć albo po ukraińsku, albo po brukselsku, czy po niemiecku. To, co pan powiedział, żeby wspierać rolników, jestem za. I jak tutaj siedzimy, żeby to nie było tylko takie puste słowa, jesteśmy za i tak dalej, tylko my jako mężczyźni, którzy przykładowo nie są rolnikami, moglibyśmy im rzeczywiście wesprzeć swoją obecnością na tych tutaj manifestacjach. Ja jestem za. Powiem się szczerze i uczynię to. Pojadę na was. Tu jest pan i jest kontakt z panem. Tak. Tylko panie Witoldzie, my potrzebujemy jakichś struktur. Kogoś, kto będzie nami, pokieruje nami. Ktoś, kto powie, rzuci hasło, chłopaki, jesteście potrzebni tu czy tu, jedzie sprawna ekipa i robi to, co ma robić. No, rozumie pan, do czego zmierzam, że potrzebujemy kogoś, kto nas poprowadzi. Bo my będąc samymi, to
będą puste słowa, że nie się zmienia, co tak dalej. Nie. My musimy powiedzieć konkretnie, kogo mamy słuchać, kto nas poprowadzi i czynić. Musimy przejść do czynów. Musimy się, tak jak Pan powiedział, przestać bać. I musimy zacząć myśleć po polsku. Słuchajcie, to, co Pan mówił o tych dziadkach, co do Pana przyszli, to było piękne. I oni cały czas pukają tutaj do nas i mówią, jak wy żyjecie. Po co była ta przelana krew? Po co te maki na Monte Cassino, po co stanie warszawskie, po co Wołyń i inne sytuacje? Ludzie, weźmy się brać, proszę was. Tu siedzi młody człowiek, który ma zaledwie 17 lat. W szkole wybiorą mu mózg. Jak nie będzie miał ludzi, którzy mu przekażą wartości, jakimi powinien żyć, stanie się jak ci zombie z Warszawy, co Pan o tym mówił, bo to są zombie. To dla mnie, przepraszam za mocne słowa, ale powiem to jako mężczyzna. Dla mnie ci rządzący to są polityczne prostytutki, bo to są ludzie, którzy pójdą tam, gdzie jest pieniądz. Po prostu się sprzedają. Przepraszam za te wulgarne słowa, ale tak to w rzeczywistości wygląda. Dlatego, Panie Witoldzie, konkretnie struktury, tu z Duńskiej Woli nawet, że kto by nas tutaj zjednoczył, gdzie moglibyśmy zadzwonić w danej chwili, co uczynić, no konkretnie, po prostu. Dzień dobry, ja jeszcze bym powiedział jedną rzecz, bo tutaj Pan mówi, że był, Panie, trafił mikrofon, wracam. Tutaj Pan mówił, że był właśnie człowiekiem ze wschodu przywieziony. Ja tak jeszcze dodam, w roku tych Ukraińców, którzy mamy tu u siebie po tej 24 lutego 2022. Ja pamiętam, jak będąc na młodowerkiem, na 16, ja zawsze był ten przewód po 89 w naszym kraju i były takie często wywiady z ludźmi, którzy byli wywiezieni po II wojnie światowej, czy w czasie II wojny światowej. To tylko na wschód, prawda? I te lata zawsze słyszałem, że ci ludzie nigdy w kraju nie było pieniędzy, żeby ich sprowadzić. Jeden rok, drugi, trzeci, czwarty. I tu nagle mamy już dziesiątki lat, ci ludzie pewnie już nie żyją. Podejrzewam, że gdzieś też mówią po polsku mimo wszystko. I tego tematu się w ogóle nie podnosi. To jest smutne, że ci ludzie tutaj w kraju tak łatwo odcinają swoje korzenie. Od ludzi, którzy byli tam wyrzuceni od nas. To jest raz. Dwa, powiem Państwu jeszcze jedną ciekawą rzecz. A propos tego Pana Dudy, naszego prezydenta, żal się Boże, i tego Pana Tuska, Lokaja. Powiem tak, ostatnio sprawdzałem, jaki jest wiek pogodowy na Ukrainie. 27 lat. Tam taki człowiek może w tym wieku iść do wojska. U nas od 18. Dopiero teraz na Ukrainie jest dyskusja, czy nie obniżyć tego do lat 25. To zobaczmy, co ci ludzie nam tu szykują. Armagedon pokoleniowy. Jeżeli by to się wydarzyło, dziękuję bardzo, nie chcę być w skórze. Powiem tak, byłbym pierwszy, który się ruszy przeciwko. Muszę powiedzieć, na jedno pytanie. Jeżeli Rosja nas zaatakuje, to przecież wszyscy będziemy bronić Polski. Znaczy postawy, żeby uciekać, trzeba tępić. To są postawy niepatriotyczne, nie męskie. Ale musimy sobie zdać sprawę, że ja mam 3 synów, ale myślę, że wszyscy pójdziemy bronić Polski. Tam, gdzie się uda. Ja jako stary dziadek, oni młodzi, jakoś to będzie. Ale bronić nie dam wysłać synów na Ukrainę. Za nic nie dam. Powstanie Bandei zaczęło się od tego, że armia Republiki Francuskiej zaczęła brać synów chłopskich do armii na wojnę z Prusami. I się zaczęło powstanie tamte, tak? Bo nie chcieli brać swoich synów na zimną wojnę poza granicami kraju. I tak samo powinno być tu. Żadnego dziecka na wojnę na Ukrainę nie można dać. Teraz konkretnie na Pana pytanie. Otóż tam przy książkach Karolina ma listę państwa, którzy chcą być uczestnikami ruchu obrony Polaków. Uczestnikami. Od razu powiem, że jest to ważne słowo. Nie członkami. Członkowie, to po pierwsze w tym kontekście brzmi pejoratywnie, a w ogóle zakłada to pewną bierność. Najwyżej zapłacę składki, jestem członkiem i tyle.
uczestnik. To jest uczestnik. To ktoś, kto uczestniczy w działaniu. A więc jest prośba, żeby ci z Państwa, którzy chcą uczestniczyć tu w Duńskiej Woli, wpisali się na listę, a organizator naszego spotkania pokazał, że potrafi zorganizować. Gdzie jest organizator? Tutaj jestem, na końcu. Na końcu. No, zobaczcie, tam jest Pan, który to zorganizował, to znaczy, że potrafi. A więc jest od razu, mamy już pewien zalążek sytuacji. Będziemy się kontaktować, bo jeszcze nie zarejestrowaliśmy nawet Ruchu Obrony Polaków. Zarejestrujemy od razu kontakty do wszystkich Państwa, którzy się zapisali i jakieś próby organizowania w terenie. Ale póki co, no to są ludzie, którzy już potrafią zorganizować, tak jak Pan. Teraz Pan pytanie, a co jest, bo tu jest Partia Polska jest jedna, a tu jest Ruch Obrony Polaków. Ja powiem tak. Partia Polska jest jedna, jest dla tych, którzy chcą działać politycznie. Czyli chcą, korzystając z tego, że nie ma partii samoobrony katolickiej w Polsce, że ta partia wystartowała i mimo odrzucenia przez system, to są brednie, co wszyscy mówią, że to przybudówka PiS-u, a przybudówka Konfederacji. A Bóg wie czego? A mieli zabrać Konfederacji głosy, a mieli PiS-owi zabrać. To jest brednia. Gdyby tak było, byliby w telewizji. System by ich promował. Oni byli zwalczani od początku przez system. A mimo to ta partia zdobyła 350 tysięcy głosów. A więc jest to cegła, na której coś można budować. Więc stąd jest Partia Polska jest jedna, która prowadzi działalność polityczną. Jest coś, co jest szczere dla wszystkich, którzy chcą działać dla Polski, a niekoniecznie chcą być uczestnikami jakiegoś ruchu politycznego, partyjnego. To jest Stowarzyszenie Ruchu Obrony Polaków, które chce, żeby było więcej, dużo więcej niż PJP. Żeby wyszło poza te 350 tysięcy głosów kiedyś. W kierunku no, dużej siły. Żeby też było czynnikiem jednoczącym organizacje patriotyczne. Chcę, żeby Ruch Obrony Polaków przybrał tak na sile, żeby wszyscy zaczęli rozmawiać i mówić, dobra, jednoczmy się. Jednoczmy się, bo ci już po prostu nas zjedzą zaraz, ten Ruch Obrony Polaków. I tak jest. I tak jest, bo niemal codziennie mam telefony od różnych polityków, którzy mówią, co wy tam kontynuujecie, a może ja bym się już zaangażował. Ja odpowiadam, wolę jak się angażuje Kowalski Malinowski. Zwykły Polak. Bo ty masz za sobą już różne złe doświadczenia. Żeby się wybrać z tych politycznych chorób, to proszę, ale jako szeregowy członek. Nie jako kandydat na listy gdzieś tam. Tu jest trudna rozmowa, bo ja, to ja tak, to nie. No to nie. To nie. Ja się nie chcę dogadać ze 100 politykami, tylko chcę się dogadać z milionami Polaków. To jest różnica. Polacy nie pójdą do ruchu, w którym już są stale cwaniaki. Bo wiedzą, co się podzieje. To jest doświadczenie na bazie ruchów Kukiza. Ja się przyglądałem bardzo wyraźnie, jak zniszczono ruch Kukiza. Kukiz miał 20% w wyborach prezydenckich. Straszny kapitał, dużo większy od połowy. Mógł z tego stworzyć coś naprawdę wielkiego. Miał świetne plany, świetne hasła. Do dziś niektóre jego hasła są bardzo dobre. No, ale się pokupił. Wymanewrowały go stare misy. Typu Kaczyński, Tusk i paru innych. Tak, że stopniał do 3 posłów. 3 posłów ma teraz w klubie PiS-u na dodatek. Z 20%. To jest złe doświadczenie. Trzeba zrobić wszystko inaczej. Dlatego nie spieszymy się bardzo z takim ogłaszaniem, że już jesteśmy. Na wybory samorządowe nie mamy żadnej siły. I w paru miejscach tylko doszliśmy do wniosku, że pobieramy tam, znamy tam ludzi i staramy się coś zrobić. Ale to nie my rozdajemy kartę, nie my stanowimy jakiś początek. Na wybory europejskie też będzie trudno, bo są szybko. Choć od nich bardzo wiele zależy. Bo teraz takie pytanie nie padło, ale może padło.
czy wyjdziemy, czy nie. Pytanie zależy od wyniku wyborów europejskich. Odpowiedź na to. Ponieważ jeżeli prawdą jest, że w tych wyborach w Europie opcja konserwatywna osiągnie sukces w wielu krajach, to jest szansa na to, że Unia się zmieni. Że budowa tego komunistycznego państwa zostanie zastopowana, że ten rząd Altiero Spinelliego pójdą do kosza, a wrócimy do wspólnoty węgla i stali, czyli wspólnoty granic i wspólnoty celnej. Bo tylko to nam jest potrzebne. Wspólnota celna i wspólnota granic. Żadne super państwo. Jeżeli nastąpi taki zwrot, to nie możemy krzyczeć, że wychodzimy z Unii. Bo lepiej jest być w większym organizmie gospodarczym i poruszać się po całej Europie bez przeszkód. Kwitną nasze firmy wtedy, spedycja może jakoś siła, bo konkurencji się nie pojawiły. Ale jeżeli wybory zostaną sfałszowane, albo wygraje lewica, tak jak te poprzednie, to trzeba będzie wyjść z Unii Europejskiej, no bo nam odbiorą niepodległość. Oni budują super państwo, a my nie chcemy Polski w Europie, w super państwie, tylko chcemy Polskę, naszą ojczyznę, niepodległą w Europie, wspólnoty granic, wspólnoty celnej. I to jest ta różnica. Jeżeli nie będzie można zrealizować tego celu, trzeba wyjść z Unii Europejskiej i nie bać się tego powiedzieć głośno. To uprzedzam już to pytanie. Dobra, rozgadałem się, teraz jeszcze parę pytań od Państwa przecież. Jeśli można. Można? Witam serdecznie, Joanna Zostowska z tej strony. Ja od wielu lat słucham pana Gadowskiego i powiem szczerze, że natchnął mnie pan do działania. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, ale po prostu przestałam się oglądać na innych i zaczęłam działać sama. Mówił pan często o tym, że trzeba zmienić konstytucję i oczywiście jest wiele osób takich w Polsce, które rozpoczęły taki ruch i taką inicjatywę, żeby tą konstytucję zmienić. Proponują, no, używając haseł demokracji bezpośredniej, wprowadzić referendum bezprawowe, inicjatywę obywatelską i nowy zapis, czyli weto obywatelskie. Ponieważ wiem, że problem z jakimikolwiek zmianami w konstytucji wiążą się z tym, że musi być sprawa nagłośniona i, no, i muszą ludzie jak gdyby wiedzieć, o co chodzi. I z tym nagłośnieniem jest straszny problem. Ja rozmawiam po prostu sama indywidualnie z wieloma osobami i większość osób nie ma zielonego pojęcia w ogóle, o co chodzi. Sami Państwo widzicie, że nie mamy wpływu praktycznie na nic. Chodzę do urzędu, rozmawiam z jednym urzędnikiem czy drugim, pytam się na przykład w kwestii naszych wyborów samorządowych, gdzie mogłabym się spotkać, z jakim radnym, kiedy są dyżury, gdzie będą dyżurowali, w jakich godzinach, w jakich dniach, nowi kandydaci, nikt nic nie wie, piszą billboardy, czyli jak gdyby oficjalnie już wiadomo, listy są, można sobie sprawdzić, natomiast nie ma żadnej możliwości kontaktu z tymi ludźmi. Pani mnie odsyła do Facebooka. Ja mówię, no super, do której mnie wszyscy ludzie muszą na Facebooku żyć. I proszę posłuchać, to może to jest jakiś pomysł na to, żeby zrobić coś konkretnego. Czyli liczyłabym na wielką pomoc pana Gadowskiego w sprawie nagłośniania takiej inicjatywy, bo taka inicjatywa w Polsce już powstała. To znaczy mają jak gdyby koordynować pani Justyna Walker. Natomiast nie wiem, na ile się uda to zrobić, dlatego że ona poszukuje 15 Polaków, bo takie są wymogi konstytucyjne, żeby ci ludzie mieli duże zasięgi internetowe i mogli o tych sprawach po prostu rozmawiać. Dlaczego? Po prostu my nie jesteśmy w stanie w żaden inny sposób wpłynąć na rząd, ani wpłynąć na władze gminy, władze samorządowe, jeśli nie przejmiemy po prostu tej władzy właśnie na zasadzie zmiany konstytucji i przepisów. Potrzebny byłby prawnik, bo wiem, że jeśli chodzi o samorząd, czy powiat, większe miasta, tak? Potrzebna jest tak samo inicjatywa obywatelska, czyli jest potrzebnych 15
Polaków. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli źle zrozumiałam, bo czytałam te przepisy po 10 razy. Żeby taką inicjatywę rozpocząć, potrzebnych jest 15 związkowolan, którzy by takie pismo złożyli do Rady Miasta i zwyczajnie zażądali rozpisania referendum w sprawie zmiany przepisów dotyczących naszego samorządu, czyli również referendum bezprotokołowego inicjatywy, która musi być zakończona referendum i weta, która też musi być zakończona referendum. Więc, co do konstytucji już Pani odpowie. To proszę. Dobrze jest, jak założenia konstytucji tworzą ludzie, którzy mają ideę, jak zmienić Polskę, a nie prawnicy. Prawnicy to funkcja usługowa. Czyli my mówimy, są takie i takie założenia, proszę ująć to w język prawniczy, w przepisy prawne. Napisać konstytucję. Ale taką, pod naszym dyktandą. Konstytucja nie może być pisana pod dyktandą prawników, bo oni tam wtedy tworzą mnóstwo miejsc, w których mogą zarabiać. Takie wąteczki. Konstytucja musi być jasna, prosta, oczywista. Im krótsza, tym lepsza. Ale musi zaczynać od tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli najbogatszych pomocego. No bo odwołanie do Pana Boga jest wielkim zobowiązaniem etycznym. To jest pokazanie, że nasze zakorzenienie jest w prawdzie niezmiennej, jednej, która istnieje. I choćby się wielu nie podobało, to ja uważam, że innego wstępu do konstytucji nie może być. Teraz mówi Pani o referendach. Trzeba zmienić konstytucję, żeby wprowadzić w ogóle referendum bezprogowe. Teraz ja trochę dyskutuję cały czas nad ideą referendum. Znam wiele opracowań, które na ten temat się pojawiły, szczególnie opartych na wzorach szwajcarskich. Muszę powiedzieć tak, że nasza historia jest bardzo różna od szwajcarskiej. Nasza skala jest większa od szwajcarskiej 3 razy, 4. Nasza gospodarka jest inna niż szwajcarska. Wreszcie nasi ludzie są rozbrojeni w odróżnieniu od Szwajcarów. Szwajcarzy posiadają rentony. Nikt go nie zabija, ale człowiek uzbrojony jest lepiej traktowany przez władzę, z większym respektem. Tak podświadomie władza wie, że ten człowiek może się zbuntować. I na początek w tej dyskusji wywnioskowałem jedno. Możemy wprowadzić w nowej konstytucji, w projekcie nowej konstytucji, który zaproponujemy, gminne referenda bezprogowe. Gminne. W tej skali ta demokracja bezpośrednia może się sprawdzić. Bo o co będzie chodzić? No, o inwestycje strategiczne dla gminy. O plan zagospodarowania przestrzennego. O pomysły rozwoju gminy, konkretne. Jak na przykład tu jest palarnia planowana, referendum. I dlaczego bezprogowo? Bo ci, co wezmą udział w referendum, mają rację. Ci, co nie wezmą, mają już milczeć. Pozbawili się głosu. Nie wzięli udziału w samostanowieniu o sprawach ważnych wspólnych. To jest oczywiste. Dlatego bezprogowo. Ale jeżeli byśmy zlikwidowali powiaty, które są niepotrzebne w ogóle stopniem samorządu, to następnym szczeblem jest województwo. Mam sejmik wojewódzki. Czy tu da się referenda? Trzeba to zbadać. No nie wiem. Na skalę kraju to już jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. Trzeba zobaczyć, jak nam się sprawdzą gminne referenda bezprawne. Jak to stanie się zwyczajem Polaków, takim normalnym odruchem demokratycznym, fajnie, idźmy dalej. Ale to, myślę, pokolenie minie, zanim nabierzemy nawyków takiej demokracji bezpośredniej. Jak to będzie obligowało wójtów, to z programu Kukiza, przecież nikt tutaj nie będzie wyważał otwartych drzwi. Wybór sędziów. Dlaczego nie możemy tego anglosaskiego, co prawda, eksperymentu wprowadzić do naszego ustroju prawnego? Przecież wybór sędziów na kadencję 4-letnią, 5-letnią, żeby się nie zazębiały z parlamentarnymi,
prowadzi do zupełnie innego korpusu sędziowskiego. Przecież wtedy nie wybieramy pijaków, oszustów, łapówkarzy, sobie panów, tylko wybieramy tych, którzy rokują, że nas będą sprawiedliwie sądzić. Teraz jest kwestia policji. Tylko, że czy policja ma być... W Stanach Zjednoczonych to jest, ale Stany Zjednoczone są wielkie i mają federacyjną strukturę. My ciągle musimy dbać o spoistość naszego państwa. O to, żeby ono nam się nie rozpadło. Bo jest za słabe. Więc to jest ciekawa myśl, ale trzeba ją przedyskutować. To by nie skutkowało rozpadem na przykład na to, że na Śląsku Ślązakowcy wybiorą swojego komendanta policji i on będzie prześladował tych, co nie są Ślązakowcy. Z policją nie wiem, bo z policją no, trzeba to przedyskutować. Poważnie. To poważny zamysł. Ale z sędziami nie widzę przeciwwskazań. Znaczy nie ma złych stron tego rozwiązania. Poza jedną. Że będzie to niewygodne dla obecnej kasty sędziowskiej. No ale to tym lepiej. Im gorzej dla sędziów, tym lepiej dla nas. Do tego doszło, prawda? Więc to, co pani zainicjowała w naszej rozmowie, to są pomysły do konstytucji. To musi być wpisane w konstytucji. Tak jak i ordynacja wyborcza, czy ta ordynacja jest najlepsza, no okazuje się, że ten eksperyment z wykorzystaniem prawnych i technicznych możliwości głosowania tam, gdzie mój głos jest silniejszy, sprawiły, że były wycieczki wyborcze, kolejki, zwana na ciszę wyborczą, a komisja wyborcza tchórzostwo do ostatniej chwili, tak? Bo to jest nowy sędziowy. Tchórze. Powinni nie uznać tych wyborów. Ewidentnie zwana na ciszę wyborczą, chociażby. Już nie mówiąc o innych. Znaczy, wykorzystanie algorytmu napisanego przez pracownika Google'a do wzmacniania siły głosu, założenie strony, na której sprawdzali tą siłę głosu i podróżowali, to jest manipulacja wyborcza. Na to powinny się znaleźć w języku prawniczym odpowiedni paragraf. Nikt z tego nie skorzystał, nikt tego nie podniósł. A jak ktoś to podnosił, między innymi ja, to oczywiście było sądzone o czci wiary, że jest oszołomem i spiskową teorię dziejów uprawia. Ale ja przecież wskazałem konkretnego człowieka, który był autorem tego algorytmu. Zresztą wybitnego informatyka. Bez echa. Nikt się tym nie zajął nawet. To pokazuje, jak mogą manipulować. Ale skoro w Stanach Zjednoczonych mogli dopuścić do ogromnej manipulacji, to co dopiero tu. Więc technologia jest zagrożeniem dla demokracji. Jeżeli my chcemy mieć demokrację jaką taką, to musimy uważać na technologię. Patrzeć na ręce tym, którzy technologię posiadają, bo mogą na nim manipulować. W sposób nawet niewidoczny dla nas. Ale to są inne jeszcze, oczywiście, wielkie.